Okej, okay, a więc witam bardzo serdecznie w szóstym odcinku kariery menedżerem GKS-u Katowice, Droga do Chwały. Dzisiaj rozpoczynamy drugi sezon w naszych zmaganiach. Jak pamiętacie doskonale, w zeszłym sezonie udało nam się, można powiedzieć, że jakimś cudem, ale oczywiście tutaj też duży wpływ miały ogromne umiejętności naszego trenera Suchego, awansować poprzez baraże do Ekstraklasy. No i dzisiaj głównie skupimy się na tym, aby wzmocnić nasz klub. Przede wszystkim przejdziemy do personalizacji klubu. Myślę, że stadion jest wystarczająco duży jak na Ekstraklasę. Trybuny, boisko może zostać. Okej. No to, żeby nie tracić nawet chwili, zobaczmy, ile mamy w tym momencie pieniędzy. Przede wszystkim chciałbym zainwestować w jakiegoś lepszego skauta. Myślę, że mógłbym nawet zainwestować te 2 miliony. Ja wiem, dość szalona decyzja. Natomiast inwestycja w młodzież to jest coś, na co chciałbym bardzo postawić. Chciałbym postawić na przyszłość. No i zobaczmy teraz. Z racji tego, że wydaliśmy już sporo pieniędzy w zasadzie na samych takich zawodników młodzieżowych na szkółkę, no to zacznijmy już rozglądać się za zawodnikami z wolnego transferu. Natomiast w pierwszej kolejności chciałbym przyjrzeć się zawodnikom z Polski, ponieważ Polakami będziemy grać. No, widzę, że tutaj Przemysław Szymiński, Marcin Cebula. Prawi obrońcy, których nam brakuje, jak wiecie, w klubie. Michał Chrapek, to też mógłby być całkiem ciekawe wzmocnienie. No i Dawid Kaczmarek. Okej, to jest jakiś młodzieżowiec. Zweryfikujemy go sobie i zobaczymy, w jaki sposób on będzie się prezentował. A więc tak, Polaków mamy. No i też, żeby tutaj troszkę sobie zweryfikować ten wolny rynek. Zweryfikujemy tych takich bardzo młodziutkich zawodników, czy tutaj jest coś ciekawego, co moglibyśmy pokusić się o zakontraktowanie. Zacznijmy może od bramkarzy. Nie ma. Obrońcy. Oczywiście taki transfer musi mieć też jakby jakikolwiek sens. No i tutaj widzimy tylko tego Kagetokiego Sato. On to jest Japończyk. Japończyków ostatnio dużo mieliśmy, zwłaszcza w Górniku Zabrze, także z racji tego, że GKS też jest śląskim zespołem, pokusimy się o obserwację tego zawodnika. O proszę, zawodnik z Hondurasu, to też taka ciekawa całkiem, lokalizacja, także też go sobie weźmiemy pod uwagę. Argentyńczyk z dość wysokim overallem. No proszę, Ukrainiec to na pewno może być takie dość bardzo wiarygodne, że trafiłby do polskiej ekstraklasy. Holender. Wiadomo, też przeglądamy ich tak bardziej, żeby sobie zweryfikować w ogóle, co jest na rynku. Zobaczmy takich młodszych zawodników, którzy faktycznie występują w rzeczywistości, a nie Newgenów. Może tutaj znajdziemy coś ciekawego. Takich bardzo młodych nie, natomiast powiedzmy, że maksymalnie dajmy sobie 25 lat jako taki kompletny top wieku, który my akceptujemy. Prawy skrzydłowy, no cofnięty prawy skrzydłowy, czyli coś, co nas interesuje. Czy jest tu jakiś ciekawy napastnik? Brian Leono, proszę. No, całkiem, całkiem. Oj, wyszedłem przez przypadek. Pomocnicy. Chociaż tutaj pragnę zauważyć, że my raczej na pomocnikach byśmy się nie skupiali. Bardziej gdzieś jest potrzebne wzmocnienie albo napastnika, albo środka bądź boku obrony. O, sprawdzimy jeszcze tego Turka. I czy jest coś ciekawego na bramce? Omosola. Okej. Okay. No to tych wszystkich zawodników sobie przejrzymy.
Zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No, będziemy brać udział w Audi Cup, ok. Jestem z ciebie dumny, Aleksander, bo naprawdę pokazałeś super klasę w tym poprzednim sezonie. I zobaczmy, jak krystalizuje się nasz skład. Ok, mamy Kacpra Krupę. Mamy Patryka Szczutkę, który jest na liście transferowej. Myślę, że Grzegorz Rogala także się z nami pożegna w tym sezonie. Grzegorz Janiszewski także, Dawid Bobowski także, Paweł Wawrzyniak także. I tutaj tak naprawdę trzon środka obrony stanowi nam Adam Lang, Wojtek Kamiński i Aleksander Paluszek. Zobaczmy plan rozwoju. Stoper, zdecydowanie. Zobaczmy Wojtka. Tutaj także pokuszę się o stopera. Lang to wiadomo, Darek do wypożyczenia. Marcina jutro już nie będzie z nami. Norbert Wojtuszek, tutaj troszkę zawiedziony jestem, no ale trudno. Zbigniewa też z nami nie będzie. Rafał Wigiel zostaje, bo to jest nasz obrońca, nasz kapitan. Czy tata do Sato skończy karierę? Poproszę, to całkiem ciekawe. Oskar zostanie z nami. Oskar Repka odchodzi. Igor na pewno z nami zostanie. No tutaj zobaczymy. Adrian. Alan Brud. Myślę, że do wypożyczenia. Daniel Bąk także do wypożyczenia. Dawid Brzozowski do sprzedaży. Johnson do wypożyczenia. No i Berger też do sprzedaży. Jak to wygląda w szkółce juniorów? Ach, nic obiecującego niestety. Ale możemy sobie zrobić taką akcję. Mianowicie mamy sobie tutaj środkowego obrońcę. Młodego, bo ja będę chciał stawiać tylko na młodych zawodników. Wiadomo, co robi, no gdzieś tam doświadczenie, jeżeli będzie potrzebny na już jakiś taki bardzo mocny zawodnik, dobry. No to wtedy byśmy się pokusili o jakiegoś starszego zawodnika. Natomiast z racji tego, że gdzieś tam ten trzon już mamy, to ja bym się chciał jednak skupić na dokuptowaniu młodzieży. Tym bardziej, że Jonathan dos Santos odchodzi na emeryturę. No zobaczmy, co się będzie działo w najbliższych godzinach. Noć. Za 1 250 000. Okej. Ja to wezmę. Dobry zawodnik. No ale co zrobimy, no? Musimy go odpuścić. To jest za dużo pieniędzy, jak na taki mały zespół jak nasz. Tymczasowo najwyżej pokusimy się o takie zestawienie, no ale to tylko tymczasowo. Bo na pewno znajdziemy jakiegoś lewego obrońcę do czasu rozpoczęcia ekstraklasy. Zobaczmy, jak to wygląda u skautów. Środkowy obrońca. Maksymilian Pingot, ok. Tutaj nie jesteśmy tym zainteresowani. No i resztę już mniej więcej znamy jeszcze tutaj. Zweryfikujemy Jakuba. Napastnicy. Kacper Skóra, ok, to jest coś ciekawy. Hubert Schulz, Grzegorz Klapka, Przemysław Kapek. Ok, tych wszystkich zawodników doskonale znamy. Także ja nad nimi nie będę się skupiał, ani poświęcał im zbyt dużo czasu. Tak samo jak nad zawodnikami, którzy są tutaj. Ewentualnie może Eryka Pieczarka gdzieś tam moglibyśmy za niedługo ściągnąć. Natomiast z racji tego,
że wiemy już o tym, że nasz Adam Noć prawdopodobnie odejdzie do Baszek Hiru, ja bym bardzo chciał zainwestować od razu w lewego obrońcę, także właśnie wykupionego, wyciągniętego za darmo. Zobaczmy tylko, na kogo byśmy się zdecydowali. Myślę, że to musiałby być Europejczyk jednak. Jednak do Europejczyków nam bliżej. No ewentualnie jakiś Afrykanin, ale to już... Tym byłbym zdecydowanie mniej zadowolony. Najlepiej, gdyby to był jakiś Skandynaw, bądź właśnie Węgier. Tutaj to jest najbliższe naszemu rodzajowi prowadzenia kariery. Bo Katarczyk to już troszkę mniej się wkomponowuje w to moje podejście do futbolu. Dani Alves dalej nie w formie. Gdyby się udało go zatrudnić, to nawet bym mógł spróbować. Z racji tego, że to jest taka ikona, można powiedzieć, tego sportu od bardzo, bardzo wielu lat, pokusiłbym się o zatrudnienie go. A tymczasem, żeby tutaj nie przedłużać, wprowadzę taki dość rezerwowy skład, żeby sobie chłopcy troszkę pograli. Ci, którzy na co dzień nie mogą zagrać. I też wpuszczę tutaj naszego nowego zawodnika, nowego napastnika. Przegrana. Trudno. Nic się nie dzieje tak naprawdę z tego powodu. Bo tu nie ma żadnych konsekwencji, powiedzmy sobie szczerze. Jedynymi konsekwencjami w tym temacie jest to, że nie dostaniemy głównej nagrody. A te 960 tysięcy naprawdę jest mi do szczęścia niepotrzebne. No proszę, za Zezwężyńskiego ktoś zapłacił klauzulę odstępnego. Okej. Okay. Adam Noć opuszcza stadion GKS-u Katowice za 1 250 000. Myślę, że to jest taka kwota, po której nikt nie będzie po nim płakać. Co prawda był to zawodnik naprawdę wysokiej jakości, to też nie możemy o tym zapominać. 68 overalla. Nie każdy może się pochwalić, nie pochwalić takim wynikiem. A tym bardziej w polskiej lidze. Natomiast no tutaj, żeby gdzieś już szukać następcy, postaram się kogoś wyskautować. Bardzo martwi mnie ten Sewerzyński. Może uda mi się z nim dogadać, zanim on podpisze kontrakt z nowym pracodawcą. Zobaczmy. Jaką byś chciał rolę? Ja bym ci dał rotacyjne występy. Fantastycznie. 2 lata. Jestem zadowolony. Bez klauzuli odstępnego. Świetnie. Usuwamy premię i jesteśmy w domu. Wybornie. Bardzo się cieszę, Sapieżnicki, że się zgadzasz na moje warunki. Czy ktoś tu jeszcze nie jest zadowolony z kontraktu po przejściu do wyższej ligi? No proszę, wszyscy zadowoleni. Kacper już się tak szybciutko rozwinął. No proszę, tego się nie spodziewałem. Zobaczmy, co za wiadomości. Oferta wypożyczenia za Johnsona. Ale ja chcę wypożyczenie, nie chcę opcji wykupu. Myślę, że to jest dobra odpowiedź dla Wojtuszka. Jeśli chcesz, to powalcz o to. Nie dostaniesz niczego za darmo. Tym bardziej z racji na swoje wyniki. Dobra, zagramy sobie dzisiaj tak. 2-0. No, w pierwszych meczach dostajemy bęcki, ale też nie ma co się dziwić, bo jednak odeszło dwóch takich podstawowych zawodników naszego klubu. No proszę, Sebastian Berger za 450 tysięcy. To mnie zaskoczyli. Jeszcze, żeby dodać trochę pikanterii, to tutaj poszukamy zawodników,
z niższej ligi polskiej, tej, której to jeszcze rok temu mieliśmy udział brać, mieliśmy tą przyjemność brać udział. I zobaczymy, czy przypadkiem tutaj nie ma jakiegoś lewego obrońcy, którego warto wyhaczyć. Patrzmy. Adam Radwański. O, jego kontrakt wygasa, także może wypadałoby się nad nim skupić. O, tutaj nic więcej ciekawego nie mam. I prawa obrona. Jakub Bartosz, zobaczmy go. Kamil Dankowski. Dawid, nie psuj. Mateusz Spychała. Grzegorz Sempusik. Nic więcej tutaj ciekawego nie ma. Ewentualnie jeszcze moglibyśmy sprawdzić, czy nie ma żadnego cofniętego prawego skrzydłowego interesującego. Kacper Michalski. I to już jest ktoś, kto mógłby mnie zainteresować. Krzysztof Machowski także. Marcel Pięczek też. No i w sumie to tyle. Jeszcze cofnięty lewy skrzydłowy, idąc tą stroną, tą drogą. Też niestety nikt interesujący. Zatem możemy przejść dalej. Johnson, wypożyczenie na rok. Biorę to w ciemno. Na razie tak naprawdę my się osłabiamy, a nie wzmacniamy. Ale z drugiej strony i wszyscy zawodnicy tak naprawdę poza Czabą Nociem to nie są żadne osłabienia. To są po prostu zawodnicy, którzy gdzieś tam cały czas przy nas byli, ale ich obecność nic nie zmienia za bardzo. Okej, Berger za nas odchodzi. Tak jak się spodziewaliśmy i tak jak ustaliliśmy, 450 tysięcy dla zawodnika, który tak naprawdę w ogóle w naszym składzie nie pełnił żadnej funkcji, to jest dobry wynik. No proszę, kolejna oferta na wypożyczenie na 2 lata za Daniela Bąka. Myślę, że to jest super pomysł, ponieważ ten zawodnik w przyszłości może stać się naprawdę kluczowym zawodnikiem. Dawid Kaczmarek niestety nie spełnia wymagań. Michał Chrapek. No to jest całkiem ciekawy. Marcin Cebula niestety już został podkupiony. Sebastian Mrowca też wydaje się być ciekawą opcją. Okej. Okay. Jak to dalej wygląda? Przemysław Strzemiński. 67. To też jest dobra opcja. No. Szymiński mnie zainteresował na pewno. Za darmo to bym brał. Ciemno. Ach, za dużo pieniędzy kosztuje z Danii. Ważny. Kluczowy. Okej. Okay. Okej. Okay. Zignorujemy klauzulę. 3000 i 15. Fantastycznie. Bardzo się cieszę, że doszliśmy do jakiegoś konsensusu. Wybornie. I Michała Chrapka też od razu z góry zakontraktujemy. Okej. Okay. Na rok. Nie chcę więcej. Przydasz się jako taki zmiennik.
Tutaj twarde negocjacje, no ale 2,5 tysiąca, no Szymiński przyjął 3. No dobra, niech się będzie, że dostaniesz tyle samo. Cieszę się, Michał, że doszliśmy do jakiegoś porozumienia. Bardzo mi się to podoba. No i czekamy tak naprawdę dalej na kolejne raporty. Odchodzi od nas Johnson na wypożyczenie. Okej. To jest poświęcenie, na które jestem gotów, że to tak, że sobie tak zażartuję. Okej. Nie przeszkadza mi to, że mam braki. Ja wiem troszkę więcej chyba na temat tego, co się dzieje. Zrobimy sobie taki mały teścik. Z racji tego, że kupiłem kolejnego środkowego obrońcę. Może spróbowalibyśmy zagrać w taki sposób. To by też była jakaś taka rozsądna w miarę decyzja. I wtedy Dos Santos by grał tutaj. I tak naprawdę potrzebowalibyśmy tylko jakiegoś tutaj zawodnika, który grałby na lewej pomocy. I wtedy gralibyśmy w taki sposób. Dodatkowo jeszcze mamy Hrabka, który by na pewien czas na pewno tutaj walczył razem z Igorem Maślanką o pierwsze miejsce w składzie. To w zasadzie trzeba by było tylko tutaj wziąć jakiegoś zawodnika na lewą pomoc. Okej. Okay. No, zostawimy to na razie tak. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Natomiast. No, na razie zostaniemy przy tej naszej podstawowej formacji. Ale ta druga też nie wygląda tragicznie. Zobaczymy, co przyniosą te propozycje transferowe. Pedro Nieto. Ale to są jednak zawodnicy na pozycje, które mnie jakoś bardzo nie interesują, więc niestety nie będę próbował ich zakontraktować. No, może poza Raulem Cortesem. To jest jedyny zawodnik, który mnie interesuje tak naprawdę z tej całej ekipy. Ryżnik do Girony. Za więcej niż 3 i mniej niż 2800, to go nawet nie próbujcie sprzedać. Ten chłopak to jest skarb. Daniel Bong na wypożyczenie. Nasza być może przyszła gwiazda. No, na razie te wszystkie transfery takie raczej osłabiające niż wzmacniające, ale zobaczymy, co z tego będzie. Christian Kostin też wygląda ciekawie. Atakant to raczej nie jest zawodnik, którego byśmy chcieli.
No powiem, że tak nie za bardzo jest w czym przebierać. Wyjdźmy jeszcze na PK Ekstraklasy. Spróbujmy może coś stąd wyciągnąć, no. Bo już troszkę brakuje mi pomysłów. No tutaj tak naprawdę żaden z tych zawodników nie jest nawet trochę interesujący. Może cofniętych lewoskrzydłowych jakiś mamy ciekawy. Też wszystko. No, może poza Kamilem Pestką. Ale znowu Kamil Pestka to pewnie będzie koszt kilku milionów złotych, więc to też troszkę się mija z celem. Dobra. Myślę, że ja decyzję podjąłem. Z racji tego, że zależy mi na przynajmniej utrzymaniu, to pan Paseka Mako dostanie ode mnie kontrakt. Ponieważ overall jest taki sam jak Chabanocia, zobaczymy, co z niego będzie po prostu. 2 lata. Myślę, że to im się podoba. Ignorujemy klauzulę. I dostaniesz ode mnie 4 miliony i 20 tysięcy. Bardzo się cieszę, że się z tym zgadzasz. Fantastycznie. Paseka. I jeszcze weźmiemy. Gdzie jest nasz kolega, którego chcieliśmy też zakontraktować? Kosztin. Krystian Kosztin. Ważny zawodnik. Okej, jestem w stanie to zaakceptować. 2 lata. Fantastycznie. Ignorujemy klauzulę. I dostaniesz ode mnie 3000 i 10 tysięcy. Okej, ale bez czystych kont. Wybornie. Jeszcze jest jeden zawodnik, na którym bardzo, ale to bardzo mi zależy. I myślę, że właśnie na niego pójdzie cała gotówka, którą mamy aktualnie. A jest to mój ulubiony napastnik pierwszej ligi. Lucjan Klisiewicz. Tak. Tak, dokładnie on. Niestety, nie zakupimy go w tym okienku transferowym. Cóż za pech. Natomiast co możemy zrobić, to ustawić nasz nominalny nowy skład. Myślę, że od pierwszej minuty w pierwszym meczu wyjdziemy właśnie takim składem. Tutaj lepszych decyzji chyba nie mogę podjąć. No, jeszcze wrzucę Wojtuszka, żeby mieć tutaj pełne zrozumienie w składzie. Naprawdę wygląda to dobrze. Szkoda, że aż 5 zawodników jest spoza granic Polski, no ale z tym już nic nie zrobimy. Przynajmniej tymczasowo. Za 2900. Okej, za 2900 jestem w stanie sprzedać ręcznika. Tylko w takim wypadku musimy poszukać analogicznie bramkarza. Bramkarza. Żeby właśnie tych Polaków było troszkę więcej u nas w tym składzie. Bramkarza z Polski. Może uda się wyłapać kogoś młodego właśnie. Kacper Bieszczad, przeanalizujemy sobie. Marcin Bułka. Dorian widzę, że raczej nie. Drągowski to za wysokie progi. Gikiewicz tak samo. Grabara, proszę bardzo. Valmery.
Hubert i Dasiak. A możemy go sprawdzić, co nam szkodzi. Dominik Kisiel, to raczej nie. Gabriel Kobylak, możemy go sprawdzić też. Kevin Komar, też możemy go sprawdzić. To może być ciekawe wzmocnienie. Proszę, Dawid Kudła w Mladzie Bolesław. Tomasz Loska, też do weryfikacji. Marcel Lotka. Czy my tu mamy jeszcze coś ciekawego, co chcielibyśmy zweryfikować? Myślę, że... O, Kacper Tobiasz. Kacper Królowski. A i póki co tyle, jeśli chodzi o bramkarzy. Pierwszy mecz. Mam nadzieję, że jeszcze w tym pierwszym meczu będziemy mieli na bramce naszego ryżnika. Bo jeśli nie, to będzie naprawdę słabo. Ajajaj. I Dmytro odchodzi. Czyli to by oznaczało, że my nie mamy żadnego bramkarza w tym momencie. Co oznacza, że trzeba się ratować kimś z wolnego transferu. Zobaczmy, czy jest tu coś interesującego, w co mogę pójść w ciemno. No cóż, w najgorszym wypadku po prostu rozwiążemy z tym zawodnikiem kontrakt zaraz po kilku pierwszych meczach. Ach, co, do czego ja to doprowadziłem tymi swoimi transferami? Że nie mamy żadnego bramkarza. A w ciemno z takimi zawodnikami to też ciężko. Dobra, spróbujmy podpisać tego japońskiego trenera. Bramkarza. Zdecydowanie kluczowy. Jestem za. Nie mam pojęcia, kim jesteś, ale jestem za. Mamy ci na 2 lata. Może się okaże, że to ty będziesz naszym podstawowym bramkarzem przez najbliższe kilka sezonów. Damy ci 5 tysięcy, bo ja kompletnie nie mam pojęcia, kim jesteś, i dostaniesz 30 tysięcy na start. 8 tysięcy. Okej. To znaczy, że musisz być świetnym piłkarzem. 8600. Dostaniesz 8300. 8600. To 8. 8,5. Myślę, że to jest oferta, na którą musisz się zgodzić. Wybornie. Wybornie, panie. Panie Shuichi Gonda. Powiedz mi tylko, jaki ty masz overall? 76. Ach, to jest chyba najlepszy bramkarz w Ekstraklasie. Kupiony w zasadzie w dzień transferu. W dzień pierwszego meczu. Zobaczymy, co z tego będzie. Okej. Myślę, że wszyscy zawodnicy, którzy powinni być na boisku, są. Pokupowaliśmy trochę tych zawodników. No i przechodzimy do konferencji meczowej. Witamy Państwa, jesteśmy już gotowi. Prosimy o zadawanie pytań. Myślę, że musimy być czujni, żeby uniknąć takich sytuacji. Oczekuję dobrego występu z naszej strony. Mamy bardzo wielu zawodników, którzy będą walczyć o pierwszy skład. Jeżeli Paluszek pokaże się z dobrej strony, to uzyska awans do tego składu. Bardzo dziękuję.
A więc pierwszy odcinek drugiego sezonu kończymy przed pierwszym meczem PKO BP Ekstraklasy. Wzmocniliśmy się dość solidnie, więc myślę, że ten mecz przebiegnie po naszej myśli, ale tego dowiemy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Adios.